Siemano, Marcin Łazarski, śpiewaj świadomie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zwykle. Dlaczego? A no właśnie, obejrzyj go do samego końca i na pewno się dowiesz. Enigmatycznie zacząłem, co? To zadam jeszcze enigmatyczne pytanie. Czy chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie i szybko trenować, rozwijać swój głos? Czy chcesz wiedzieć, co na to wpływa? Czy chcesz wiedzieć, jakie są często popełniane błędy w rozwoju naszego głosu, w rozwoju w ogóle w nauce śpiewu? I przede wszystkim, czy chcesz wiedzieć, jak te błędy naprawić? Jeżeli tak, to oglądaj film do samego końca. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to pozwól, że opowiem ci krótko o sobie. Jestem wokalistą, autorem muzyki i tekstów, absolwentem dwóch szkół na wydziale wokalistyki jazzowej. Ale przede wszystkim jestem nauczycielem śpiewu, nauczycielem z doświadczeniem, który przeprowadził już dziesiątki tysięcy lekcji. Uczę w swoim studiu, uczę w krakowskiej szkole jazzu. I przede wszystkim kształcę swój warsztat wokalny od wielu lat nowoczesnymi technikami śpiewu. I mam tą przyjemność, pobierać wiedzę od niesamowitych wykładowców z całego świata, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę, którzy patrzą na śpiew bardzo szeroko poszerzają ją o aspekty logopedyczne, psychologiczne, anatomiczne czyli nie tylko patrzą na sam głos. I dzięki temu ja również tak na śpiewanie patrzę. A dlaczego Ci o tym mówię? Bo uważam, że to jest bardzo ważne, że jestem praktykiem. A nie teoretykiem, tak? Że nie czytam, nie cytuję teraz książki "Śpiewanie". To podobno jest to, tak trzeba to zrobić, chyba. E, nie, ja te wszystkie rzeczy, o których opowiadam, przeżyłem sam, w sensie poczułem. I nie mówię o rzeczach, których nie znam, których nie poczułem. Mówię wyłącznie o tym, co dobrze znam, bo odczucia są najważniejszą rzeczą w śpiewaniu. Jeżeli my zaczynamy czuć, to tak naprawdę zaczynamy kontrolować swój głos. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Jako praktyk również wydałem swoją debiutancką płytę kilka lat temu. Jako praktyk moje utwory pojawiają się w takich radiostacjach jak Radiowa Trójka, Radiowa Jedynka, Czwórka, Melo Radio czy Liz. Miałem przyjemność pojawić się ostatnio w TVN-ie. Miałem przyjemność na tej samej scenie śpiewać z Anią Dąbrowską. Miałem przyjemność śpiewać z Kają i uważam, że to doświadczenie, które zebrałem, ma niesamowity wpływ na to jaką wiedzą mogę się teraz z tobą podzielić. A prywatnie jestem mężem oraz ojcem dwójki niesamowitych synów dzięki którym nagrywam głównie w nocy. A i piłkarzem jestem. Oczywiście jestem niesamowitym pasjonatem piłki nożnej. Eee, ostatnio miałem taką fajną sytuację, opowiem wam krótką anegdotę. Bo ja już jestem takim leciwym piłkarzem. Gramy bardzo często z chłopakami, którzy są po prostu w kwiecie wieku, mają po 18 lat, są szybcy i tak dalej. Ale jestem chudy, też jestem szybki, jestem skrzydłowym i tak wydaje mi się, że jeszcze nie najgorzej. I miałem taką sytuację, że okiwałem takiego młodego chłopaczka, siup, siup, tu prawo, lewo, na skrzydełku, tutaj siapop i brameczka. Ja byłem z siebie dumny, bardzo byłem z siebie dumny i liczyłem na splendor, sławej i oklaski od tych chłopaków. A jedyne co usłyszałem to było, że mm, taki stary cię wyprzedził. Znaczy w sensie do tego chłopaszka tam powiedzieli. A ja braw nie dostałem. Ech, także zostało mi już tylko się poświęcić muzyce w 100%. procentach. No i tyle. Dobra, ale zmierzamy do sedna. Tak jak wspomniałem, chcę, żeby ten film był motywacyjny, więc opowiem Ci krótką historię. Jak zaczynałem śpiewać, to robiłem to przede wszystkim dla zabawy. Jak większość z nas. I zgodzisz się ze mną, że wtedy robimy większej rzeczy na czuja. I ja tak robiłem. Niestety nie miałem świadomości, jakie błędy popełniam, nie miałem świadomości, jakie ograniczenia mam, bo wydawało mi się, że w ogóle to jest świetne, to co robię. I dopiero jak zacząłem uczyć się śpiewać, to zobaczyłem, jakie ograniczenia miałem, zobaczyłem, jakie błędy popełniam, i okazało się, że wiedza, którą teraz mam, pozwoliła mi przejść dalej. I gdyby nie ta wiedza, to kompletnie nie byłbym w stanie pokonać tych barier. I wtedy wydawało mi się, że. O, to jest takie świetne, i tak świetnie śpiewam, i w ogóle. <laughs> Pamiętasz, zrobiłem film, jak śpiewałem 20 lat temu. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś, koniecznie go obejrz. I jak wrzuciłem ten film, to wielu moich kolegów, wokalistów odezwało się do mnie, mówiąc, Marcin. Czy ty postradałeś zmysły? To jest bardzo zły PR. Ty wrzuciłeś złe rzeczy, ty dlaczego pokazujesz, że tak słabo kiedyś śpiewałeś? Nie wolno tak robić. A ja uważam, że zrobiłem bardzo dobrze. I wszystkim im powiedziałem, że zrobiłem bardzo dobrze, bo to jest świetny, motywacyjny film, który pokazuje, że śpiewanie nie jest tylko dla elitarnej grupy wybitnie utalentowanych ludzi. Tylko wiele rzeczy możesz wyćwiczyć. Naprawdę wiele rzeczy można wytrenować, wyćwiczyć. Czego potrzebujesz? Motywacji, czego potrzebujesz? Pasji do śpiewania, czego potrzebujesz? Cierpliwości i przede wszystkim osoby, kogoś, kto pokaże ci, jak zrobić to dobrze. No właśnie, ja dobrze wiem, jak to jest, kiedy chcesz, ale Twój instrument ci nie pozwala, kiedy masz ograniczenia. Bo ja zanim zacząłem uczyć się śpiewać, myślałem, że ja śpiewam świetnie. Po czym miałem swoje ulubione piosenki, których kompletnie nie potrafiłem zaśpiewać i strasznie się wkurzałem, piekliłem się, mówię dlaczego, frustrowałem się, przecież ja już dobrze śpiewam. No, okazywało się, że jednak mam dosyć duże ograniczenia. I uświadomienie sobie tego sprawiło, że zacząłem właśnie szukać ludzi, którzy pokażą mi, że można to zrobić inaczej. W tamtych czasach jednak brakowało mi przede wszystkim szerokiego dostępu do wiedzy. Znowu, ja nie jestem jakiś stary, nie? To tak trochę wychodzi, ale stary cię wyprzedził. E, Tyle, że jakby pamiętam te czasy kiedy ktoś przywoził książkę o śpiewaniu ze Stanów albo książkę z nutami a my padaliśmy na kolana stary daj skserować no właśnie niektórzy dzisiaj nie wiedzą co to jest ksero więc yy, w porównaniu z tymi czasami które mamy teraz gdzie wszystko jest instant po prostu masz wszystko po prostu jest youtube filmy szkoleniowe pdf -y, możesz wszystko sobie w telefon wsadzić masz wszystko przy sobie to nie była ziemia nie Właśnie, ja dostałem płytę Toto, to. ja dostałem płytę Michaela Jacksona Thriller, ja dostałem płytę Mietka Szcześniaka, to zaszczepiło we mnie taką pasję i chęć do uśpiewania tych piosenek, że mówię, muszę się zapisać gdzieś, gdzie mnie nauczą. Ja trafiłem do krakowskiej szkoły jazzu i miałem to szczęście, że trafiłem na nauczycielkę, która zaszczepiła we mnie pasję do miksu, do nowoczesnych technik śpiewu. Ja ćwiczyłem dzień w dzień i nikt nie mógł mi tam do głowy jakiś bzdur, jakiś pierdło żabach pani profesor teraz powie, encyklopedia, proszę bardzo. Tylko mówiono do mnie konkretnym językiem, konkretnym, ale bardzo sprecyzowanym, nowoczesnym językiem, i mówiono o trudnych rzeczach w prosty sposób. I dzięki temu ja również stałem się nauczycielem, który po pierwsze ceni konkret. Po drugie, nowoczesną wiedzę, a po trzecie, lubię to przedstawiać w humorystyczny sposób, bo uważam, że o wiele szybciej się wtedy uczymy. I z tą wiedzą, którą teraz mam, mogę ci powiedzieć, że najważniejsze rzeczy to pracowitość, cierpliwość i upartość w dążeniu do celu. Bo dzięki tym cechom osiągasz cel pomimo porażek, pomimo potknięć, pomimo tego, że ktoś kopie cię w tyłek. A ja bardzo często byłem kopany wokalnie w tyłek, i co? Podniosłem się. Dlaczego? Bo każdy z nas ma takie momenty zwątpienia, że mówi, a nie wiem, czy to ma sens, po co mi to śpiewanie, nie wychodzi mi to. Szczególnie wtedy, kiedy progres nie jest zbyt szybki. A są takie momenty. Ale pamiętaj, że są rzeczy, które wyćwiczysz w tydzień, i są rzeczy, które wymagają, nie wiem, miesięcy albo lat, żeby je wyćwiczyć. I wtedy ta sumienność, cierpliwość, pracowitość, upartość to są najważniejsze rzeczy. I wiesz co? Ja wiem, jak to jest, bo sam przez to przeszedłem. Zjeździłem chyba całą Polskę, jeżeli chodzi o festiwale wokalne. I wsiadałem w pociąg o 12, wysiadałem gdzieś o 6, oczywiście niewyspany, w Bydgoszczy. Miałem 3 godziny do przesłuchania, więc 3 godziny szlajałem się po mieście, żeby zaśpiewać 2,5-minutową piosenkę. Chore. Po czym oczywiście nie byłem zadowolony, bo jak miałem być zadowolony, i wracałem do domu po zaśpiewaniu 2,5-minutowej piosenki. W każdym razie. Dlaczego byłem niezadowolony? Bo nie miałem dobrej techniki, więc co? Szukałem wymówek, bo mówiłem, że a bo podróż, bo pociąg, bo woda, bo gardełko, bo nie wiem, bo dzisiaj jest słońce, a deszcz, zimno, ciepło, wtorek. I odkąd nauczyłem się dobrze śpiewać, nauczyłem się dobrej techniki, to mam jedną zasadę. Nie szukaj wymówek, szukaj rozwiązań. A rozwiązaniem jest dobra technika. Bo jak masz dobrą technikę, to cię raczej nic nie powinno zaskoczyć. I nawet jeżeli nie jesteś w dyspozycji, to zawsze jakoś uśpiewasz i będzie to przyzwoite, będzie się dało tego słuchać. A jak jesteś w formie, to zawsze będzie świetnie, tak? A jeżeli nie masz dobrej techniki, to najczęściej nie wychodzi i wtedy szukamy wymówek. Mówimy, a bo to, bo tamto, bo dzisiaj środa, bo może marzec, bo bardziej ten, bo w prawo, bo lewą nogę wygiąłem. No, ka każdy, każda wymówka jest dobra, żeby wytłumaczyć się, dlaczego mi nie wyszło. Nie szukaj wymówek, szukaj rozwiązań ćwicz dobrą technikę i uwierz mi, i oprzyj się na moim doświadczeniu, dobra technika naprawdę wiele rzeczy załatwia. Dobra, przechodzimy do sedna. Na co zwracać uwagę, żeby efektywnie rozwijać swój głos? Jedną z najczęstszych rzeczy, o których będziemy mówić, jest chaos w ćwiczeniu. Uwierz mi, że każde ćwiczenie wykonujemy po coś. Każde ćwiczenie ma konkretny cel. To nie jest tak, że robimy je losowo, że możesz sobie, a tutaj troszkę samogłoski, tutaj to, tutaj tamto. Nie. Każda sylaba, każda skala, każdy kierunek skali. Ma konkretny cel, ma wywołać konkretną rzecz w Twoim głosie, żeby go rozwijać. Jeżeli my robimy to chaotycznie, nie wiemy po co to robimy, nie wiemy jaki to ma wpływ na nasz głos, to niestety nie będziemy tego głosu rozwijać zupełnie. Bardzo często wykonujemy ćwiczenia, bo gdzieś tam coś zobaczyliśmy, bo kolega powiedział, że to jest świetne ćwiczenie, u niego to działa, ale może się okazać, że u Ciebie to ćwiczenie wywoła wręcz odwrotny efekt że jeszcze na przykład bardziej się zaciśniesz, że jeszcze bardziej pogłębisz swój zły nawyk. Więc co jest najważniejsze, żeby efektywnie rozwijać swój głos? Kompleksowe działanie, kompleksowe poznanie tego głosu. Czyli ja muszę mieć świadomość wszystkich elementów, które wpływają na kształtowanie dźwięku. To jest bardzo ważne, bo my często znamy jeden element, dwa, tym powietrze, fałdy głosowe. A co z pozostałymi? Jest ich mnóstwo. Mnóstwo rzeczy ma wpływ na dźwięk. Nie wiem, jak pozycja języka, podniebienia i tak dalej. My bardzo często nie wiemy, jak tym pracować. Nie mamy ćwiczeń na to, więc nie działamy kompleksowo. Więc jak mamy rozwinąć swój głos, skoro i tak na jakimś etapie utkniemy? Koniec kropka. Bardzo często musimy po prostu weryfikować swoją wiedzę, bo Powielamy jakieś mity, schematy, które są prehistorią typu przepona jest najważniejsza. Albo twój dźwięk jest właśnie w zatoce i tutaj jest twój rezonator. No, w zatoce Hudson, to absolutnie nie. I jakby też musimy mieć zaufanie do wiedzy, z której czerpiemy. Ćwiczenia muszą być poukładane, wiedza musi być kompleksowa. I nawet jeżeli nie potrafimy wszystkich rzeczy robić, bo oczywiście na początku tak nie będzie, to mamy ćwiczenia, żeby rozwijać dany element, bo ja muszę rozwinąć, poznać każdy z tych elementów, żeby wytworzyć dobry dźwięk. Jeżeli ja znam tylko, nie wiem, mam dwa puzle z układanki, która ma 10 puzli, to jak tu mówić o pięknym obrazie, czyli o pięknym dźwięku, prawda? Więc nie ćwicz rzeczy bez sensu, nie ćwicz, żeby sobie poćwiczyć, nie ćwicz rzeczy, o których nie masz pojęcia albo nie wiesz, dlaczego je robisz. Ćwicz zaufane rzeczy, ćwicz to, co wiesz, że działa. I wiesz, że będzie miało dobry wpływ na Twój głos, albo ćwicz w poukładany sposób kompleksowo. Sporym błędem jest to, że patrzymy tylko na duże rzeczy, na duże sukcesy, nie doceniamy małych zmian, nie doceniamy małych sukcesów w swoim głosie. Bardzo często patrzymy dość płytko, czyli jest konkretne ćwiczenie i mówimy brzmienie. Nie podoba mi się brzmienie w tym ćwiczeniu, to jest niefajne. Bardzo często ćwiczenia wywołują mm, konkretny efekt mięśniowy albo konkretny efekt, który jakby, gdzie ma zapracować coś w Twoim głosie. Jeżeli yy, to nie daje pięknego brzmienia, to bardzo często jest tak specjalnie. Jakby nie trzeba z tym walczyć. Niestety zdarza się tak, a znaczy to jest bardzo często, rzecz, że popełniamy taki błąd, że szukamy cały czas brzmienia, że cały czas ma być ładnie, cały czas chcemy śpiewać, chcemy być piosenkarzem, piosenkarką. Okazuje się, że wiele ćwiczeń wykonujemy wręcz w surowy sposób po to, żeby poczuć prawidłową pracę mięśni, prawidłową pracę wszystkich elementów, a dopiero kolejną warstwą jest narzucanie brzmienia. Jeżeli my narzucamy brzmienie najpierw, to bardzo często robimy ćwiczenia źle. I tak naprawdę to jest takie błędne koło, z którego nic nie wynika, nie ma efektywności pracy, bo upieramy się na tym, że słuchamy po przede wszystkim głosu. No okej, okay, wykonałem to dobrze, jest wszystko dobre, niby wygodnie, niby co, ale nie podoba mi się to. No Na początku może ci się nie podobać, ale jak rozwiniesz swój głos, to zobaczysz, że jak dodasz do tego jeszcze aspekty brzmieniowe i tak dalej, poznasz wszystkie możliwości swojego głosu, to wtedy będziemy mówić dopiero o brzmieniu. A nie tak, że od razu tak naprawdę byśmy chcieli, żeby wszystko fantastycznie i cudownie brzmiało jak w piosenkach. Nie dbamy o swój głos. Głos jest instrumentem, ale mam wrażenie, że jest tak, że jak no nie kupiliśmy tego za 10 tysięcy złotych, to w sumie nie traktujemy tego jak instrument. A no teraz weź swoją gitarę za 10 tysięcy złotych na kostkę brukową. Choć tutaj będziesz vintage. I jeszcze benzyną mi podpalić. No właśnie, wielu profesjonalnych wokalistów nie dba o swój głos. Wielu początkujących wokalistów też kompletnie nie wie, jak dbać o ten głos. Zapominamy o podstawowych rzeczach, takich jak picie wody, odpoczynek, relaks głosu odpowiednie, ćwiczenia, rozgrzewka. I tak dalej. To są kluczowe rzeczy, które wpływają na to, że on działa długo i efektywnie. Niestety my często gadamy zbyt dużo, robimy dużo twardych ataków, robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić, odkrząkujemy to i tamto. Wszystko to, co wpływa negatywnie na jego funkcjonalność, i potem się dziwimy, że mamy problemy z głosem po trzydziestce, albo że faktycznie ten głos nie funkcjonuje tak, jak trzeba, albo nie możemy rozwinąć swojego, swoich umiejętności wokalnych, bo mamy jakieś blokady. A blokady na przykład nie wynikają z z braków technicznych, tylko z tego, że nie dbamy o ten głos, no. Podstawowa rzecz, taka prosta, a tak często o niej zapominamy. Bardzo często mówimy, że głosu się nie ćwiczy, że nie trzeba trenować głosu, że można na instrumencie, owszem, konkurs szopenowski, ale głos? Po co to trenować? To mamy naturalnie, każdy z nas śpiewa przecież. To jest takie myślenie trochę, jak jakby mówić, zobacz, to jest bieżnia i biegnij. Ale możesz też pomyśleć, zobacz, tu masz odpowiednie buty, tutaj masz odpowiednią dietę, taka będzie strategia, tak trzeba trenować, to zrobić przed treningiem, a to zrobić po, a to przed zawodami, a to tak, a to tamto. No właśnie. I teraz można podejść do tego w zupełnie różny sposób. Jeżeli chcesz pozostać na tym poziomie, na którym jesteś, konstant, okej, okay, jest w porządku. Ale jeżeli chcesz rozwinąć swój głos, i niezależnie, czy jesteś niesamowitym wokalistą, czy dopiero osobą początkującą, to musisz trenować. Bo jakby nieodzowną częścią rozwoju jest trening, jest praca, to jest normalne, trzeba pracować. Trzeba sobie uświadomić, że to jest instrument i tak jak każdy inny instrument wymaga treningu, poznania go. My niestety bardzo często porównujemy się do światowej klasy wokalistów i mówimy: On nigdy nie ćwiczył podobno. Ja też mogę nie ćwiczyć. Owszem, tylko że to jest najczęściej bardzo wąska grupa niesamowicie utalentowanych osób. A czym jest talent? Talent jest w pewnym sensie uwarunkowaniem genetycznym genetyką, tak? anatomią, predyspozycjami, które ktoś ma. I owszem, takie osoby z natury potrafią zrobić pewne rzeczy, nawet nie wiedząc, jak to robią, i mają predyspozycję do szybkiego uczenia się albo do przyswajania wiedzy w tym temacie, ale to nie znaczy, że oni też nie muszą się rozwijać. I z drugiej strony, też nie wiesz, jakie ograniczenia mają te osoby. Wzięlibyśmy każdego wokalistę i znaleźli u niego coś, czego nie potrafi. To jest normalne. Więc każdy z nas musi się rozwijać, żeby być lepszym. Nie możemy się porównywać do największych, do takich światowej klasy wokalistów, których znamy, bo to jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy faktycznie mają bardzo duże predyspozycje i tak zwany talent, tak? Ale nie znaczy, że ciężką pracą nie jesteśmy w stanie osiągnąć podobnego efektu. Oczywiście, że jesteśmy. Tylko właśnie potrzebujemy pracy, potrzebujemy tego treningu. A myślenie w ten sposób, że on nie musi, każdy z nas ma inny głos, każdy z nas jest inny i nie możemy się porównywać w ten sposób, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, a na pewno nie do rozwoju wokalnego. A jeżeli interesuje Cię temat techniki miksu, jak zacząć zabawę z miksem, czym w ogóle jest miks, jak łączyć rejestry, jak robić to płynnie, sprawnie, jak śpiewać niskie i wysokie dźwięki, to zapraszam Cię na moją darmową konferencję online, na której szczegółowo omówię ten temat. Dodatkowo dostaniesz genialne ćwiczenie, które pomoże ci osiągnąć ten cel. Żeby się zapisać, wystarczy, że klikniesz w link poniżej, jeżeli oglądasz mnie na YouTube, albo w link powyżej, jeżeli oglądasz mnie na Facebooku. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy dołączyć do tej konferencji, to ci podpowiem: tak, bo jest po pierwsze darmowa. Po drugie, po omówieniu tematu głównego będzie sesja QA. I będziesz mógł tam zadać nurtujące Cię pytanie na temat śpiewu. Chętnie na to pytanie odpowiem. Po trzecie, będziesz pierwszą osobą, która dowie się, jak i gdzie zakupić mój pierwszy, autorski i profesjonalny kurs emisji głosu dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Dodatkowo, już tego samego dnia będzie można do tego kursu dołączyć. A dla osób, które zostaną do końca, a myślę, że warto, przewidziane będą prezenty. Jeżeli weźmiesz sobie do serca wskazówki, te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, to zaczniesz ćwiczyć inaczej, zaczniesz patrzeć na ćwiczenie troszeczkę inaczej, zaczniesz mobilizować się do pracy w inny sposób i uwierz mi, że od razu zmieni się to, w jaki sposób śpiewasz i jak podchodzisz do śpiewania. A już teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu z tej serii, w którym opowiem o krtani. Jak uzyskać luźną, zrelaksowaną krtań, nienapiętą krtań. To bardzo ważny temat i pokażę Ci również genialne ćwiczenie, które pozwoli Ci osiągnąć ten cel, które pozwoli Ci sprawdzić, jak funkcjonuje Twoja krtań. Zapraszam. A na koniec miłe słowo. Mam taką tradycję, że zawsze na koniec mówię miłe słowo, więc miłe słowo na dzisiaj to palma. Sprawdź dlaczego. No właśnie. Palma wybacza. Palma nie pyta. Palma rozumie. Palma nie ocenia. Palmie możesz zaufać. Czy jestem normalny, ale czasami fajnie przytulić palmę.